Zupełnie nowa jednostka pływająca, zeslipowana. Pierwszy raz na wodzie, jeszcze nie ochrzczona, ale pewnie jakąś nazwę dla niej znajdziemy. Dziś jesteśmy w miejscu niezwykle popularnym wśród aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej, bo to Pogoria numer 3. Jeszcze nas tutaj nie było, nie znam kompletnie tej wody i nie wiem czego się spodziewać, ale mam nadzieję, że spotkam jakieś drapieżniki. A moim głównym celem na dziś będą rzecz jasna szczupaki, które tutaj są i dorastają do kilkudziesięciu centymetrów. Z tego co wiem, zbiornik ten ma bardzo ciekawe ukształtowanie dna. Są tutaj spadki do nawet 16 metrów, wypłycenia do 2-3. Ja dziś będę szukał rantów i raczej skupię się na tej płytkiej wodzie, choć już teraz po zapisach widzę, że ryba jest zgrupowana gdzieś w okolicach 5-4 metra. Znalazłem coś na kształt jakby starego koryta i na tym rancie jest całkiem sporo drobnicy, a skoro jest drobnica, to mogę spodziewać się również nieco większych ryb. Będę zaczynał łowić dość lekko z opadu, myślę, że na około 5-6 metrach będę używał 4-5 gramów, tak żeby prezentacja tej przynęty była jak najdłuższa i żeby oddziaływać na instynkt drapieżników, bo to właśnie ich dzisiaj będę poszukiwał. Nie skupiam się na sandaczach, te są tutaj ponoć bardzo, bardzo rzadkim przyłowem, ale za to można spodziewać się pięknych szczupaków i to właśnie szczupaki będą moim głównym celem. Na początek sięgnąłem po moje klasyczne szczupakowe wędzisko do około 21 gramów. To wędka, która obsługuje mi większość przynęt, zarówno przy prowadzeniu w opadzie, jak i też w toni, ponieważ nie wykluczam, że szczupaki będą miały ochotę podnieść się z dna i uderzyć w przynętę zawieszoną gdzieś na drugim, trzecim metrze. Mamy fajne zapisy. Pod nami i w naszej okolicy znajduje się piękna ławica. Najprawdopodobniej będą to okonie. A skoro ławica, to przy niej pewnie gdzieś kryje się jakiś większy drapieżnik, czytaj szczupak. Ale puknięcie. Piękne branie było. Szczupak na bank. Teraz zobaczymy pociętą gumę. Ale nie jest pocięta. Na pierwsze wyraźne branie nie musiałem długo czekać, ale brania się nie liczą. Liczy się tylko to, co w podbieraku i w łodzi, a w tej klasyfikacji póki co było zero. Pogoda miała się dynamicznie zmieniać, ale póki co sprzyjała poszukiwaniu szczupaków. Na wodzie pojawiła się niewielka fala, a ja znalazłem drobnicę. A skoro jest drobnica, to przy niej powinny być szczupaki. W teorii wszystko się zgadzało, a w praktyce no właśnie. A cóż to? Ładny okoń. Czyli potwierdziły się moje twierdzenia mówiące, że trafiliśmy na ławicę okoni. Zobaczcie, pierwszy na nowej łodzi, więc łódka już od teraz można powiedzieć, że fartowna. Piękny okonek. I wraca do wody. I wszystko by się zgadzało, gdyby nie fakt, że to nie okonie były moim głównym celem, ale każda ryba cieszy. No i przede wszystkim pierwsze wodowanie zaliczone już z rybą, więc miejmy nadzieję, że nasz polporcik będzie fartowny także na kolejnych wyjazdach. Przed chwilą była obrotówka i był niegłupi, wymiarowy okonek. A skoro tak, to wysądujemy, czy są tu trochę większe okonie. Na razie żaden szczupak się nie odezwał i mam nadzieję, że akurat w tym rzucie się nie odezwie, bo tutaj nie mam żadnej stalki ani przyponu fluorokarbonowego.
Jak wspominałem na samym początku, Pogoria 3 jest niezwykle popularna wśród plażowiczów, bo dostępna jest tutaj plaża, ale również wypożyczalnia sprzętu wodnego. Do naszej dyspozycji są więc zarówno rowerki wodne, jak i kajaki, którymi można dowoli podróżować po Pogorii, a dookoła niej znajduje się pieszo-rowerowa ścieżka, dzięki czemu możemy postawić tu na aktywny wypoczynek. Byłem na bardzo płytkiej wodzie przy Trzcinach, ale tam absolutnie nie ma zapisów. Ta ryba chyba ze względu na to, że w ostatnim czasie mocno padało i woda się delikatnie ochłodziła, zeszła po prostu nieco głębiej. Więc i ja płynę na głębszą wodę tam, gdzie po prostu była drobnica. Powiem szczerze, że Pogoria numer 3 bardzo mocno mnie zaskakuje. Są tu miejsca, w których dosłownie jest wody po kolana i one są oddalone jakieś plus minus 100 metrów od brzegu. Pomiędzy nimi jest oczywiście rów, a potem wielkie wypłycenie. Zresztą widzę, że to miejsce znane jest okolicznym kajakarzom i użytkownikom rowerków wodnych, którzy po prostu przypływają i korzystają z tej niezwykłej laguny. Pogoria 3 zaskoczyła mnie rzeczywiście ukształtowaniem dna. Spadków jest tu bardzo sporo, niektóre, jak już wspominałem, nawet do około 16 metrów, ale są i wypłycenia, gdzie po środku wody macie dosłownie pół metra. Pamiętajcie również, że to łowisko, na którym choć dozwolone połowy z łodzi, to możliwe jest jedynie pływanie na silniku elektrycznym. Dla tych, którzy skupiają się na silnikach spalinowych, polecam Kuźnicę Warężyńską, a więc Pogoria 4. Nie jest mi dzisiaj chyba dane złapać szczupaka. Kolejny okoń z Pogorii. Wymiarowy. Czy nie? No prawie. Prawie. 18 cm. Buziaczek. I do wody. A skoro są tu okonie i to takie całkiem niegłupie, to oznacza, że są tu również zapewne szczupaki. Tyle tylko, że trzeba znaleźć sposób, żeby do nich się dobrać. Szczupaki jednak ewidentnie nie chciały ze mną na ten moment współpracować. Postanowiłem więc zrobić sobie krótką przerwę i przyjrzeć się dostępnej tu infrastrukturze z bliska. Jak wspominałem, Pogoria 3 jest niezwykle popularna wśród wszystkich tych, którzy szukają wypoczynku, rekreacji i doskonałej zabawy w wodzie. A wszystko to pod okiem Wopru, bo tutaj znajduje się główna baza wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, więc jest po prostu bezpiecznie, a infrastruktura dostosowana dosłownie dla każdego. Dzisiaj trafiliśmy o tyle wyjątkowy dzień, że jakieś szkolenie prowadzicie. Dzisiaj prowadzimy szkolenie z zakresu ratownictwa przy obiektach latających. Coraz częściej mamy sytuacje, gdzie osoby latające na motolotniach, na spadochronach trafiają do wody i udzielana jest im pomoc. Niedawny taki przykład był na Pogorii 4, gdzie osoba z paralotnią wpadła w całym rynsztunku do wody i tylko dzięki temu, że blisko były jednostki żeglarskie, otrzymała odpowiednią pomoc. Gdyby tych jednostek tam nie było, najprawdopodobniej by utonęła. My mamy coraz cieplejsze lata. Coraz więcej ludzi chce wypoczywać nad wodą, bo sprzyjają temu temperatury. Dlaczego tak istotne jest, żeby wypoczywać akurat tam, gdzie wy jesteście, a nie na jakichś dzikich kąpieliskach? Na przykład na Pogoriach, które potrafią zaskoczyć głębinami. My na naszej stronie zamieściliśmy taką mapę topograficzną dna z zaznaczonymi głębokościami. Natomiast najważniejsze jest to, żeby ratownik bardzo szybko dotarł w miejsce zdarzenia i mógł udzielić pomocy. Jesteśmy bardzo dobrze wyposażoną jednostką, najlepiej wyposażoną w Polsce, jedną z lepszych. W Polsce posiadamy bardzo dobrą współpracę ze strażą pożarną, którą tutaj widać, ze strażą miejską, z policją, jak i również w tym roku mamy tutaj karetkę pogotowia, gdzie dotarcie ratownika i ewakuacja go z środowiska wodnego i przekazanie już karetce pogotowia to są te minuty, które ważą i decydują o życiu. No, wygląda to naprawdę, trzeba przyznać, cała baza profesjonalnie, więc nie dziwię się, że swoją robotę lubicie, ale mam nadzieję, że będziecie jej mieli jak najmniej.
W tym roku mamy bardzo dużo, dziękuję, że chcielibyśmy mieć jak najmniej. Pogoda nas też nie rozpieszcza, na tej plaży potrafi być 16 do 18 tysięcy osób i wtedy ratownicy mają pełne ręce, łącznie z ratownikami medycznymi pracy, bo są i skaleczenia, urządlenia, również upojenia alkoholowe, omdlenia, udary, zawały, także jest tutaj cała gama tych wszystkich sytuacji, które zagrażają życiu. No to w takim razie, jeżeli szukacie Państwo miejsca do wypoczynku i wędkowania i korzystania z uroków naszego pięknego Śląska, to Pogoria 3 jest idealnym miejscem i przede wszystkim bezpiecznym. Dzięki wielkie. Dziękuję, bardzo dobra nagronicza. A ja wracam do wędkowania. Naprawdę zaczyna mi się podobać na Pogorii 3. Nie dość, że plaża, w dodatku strzeżone kąpielisko, więc można zabrać dziecko. Do tego naprawdę rozbudowana infrastruktura, zadbane, wymurowane toalety. Punkty, gdzie można w przerwie od wędkowania kupić sobie kawę albo zjeść coś ciepłego. Naprawdę warto pojawić się tutaj, żeby powędkować i przede wszystkim pokorzystać. Jednak mnie głównie interesowało wędkowanie. Szybko powróciłem więc nad wodę, na której zaczęła robić się flauta. To nie był dobry znak w kontekście poszukiwania szczupaków. Wypłynąłem na nieco głębszą wodę na samym końcu zbiornika z nadzieją, że to właśnie tam spotkam upragnionego drapieżnika. No i rzeczywiście znalazłem trzciny, przy których jest głębina. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy dosłownie 7-8 metrów od brzegu i pod nami jest 2 metry, ale po prawej stronie łódki jest spad na 12 metrów, więc to ukształtowanie dna naprawdę potrafi zaskakiwać. Ale tutaj cisza, drzewa osłaniają nas od wiatru, więc jest trochę łatwiej wędkować i co ważniejsze, jest drobnica. Próbowałem dosłownie wszystkiego i różnych przynęt. Głównie skupiałem się jednak na obrotówce, która była dla mnie najłatwiejszym sposobem na wysondowanie, czy znajdują się tu jakiekolwiek szczupaki, gdyż te najmniejsze w obrotówkę powinny uderzyć najchętniej, co nie oznaczało wcale, że mają na to ochotę. Często jednak na łowiskach, których nie znacie, warto skupić się właśnie na tego typu przynętach, które najmocniej prowokują drapieżniki. Dzięki temu jesteście w stanie szybko zorientować się, czy dane miejsce zostało prawidłowo wytypowane. Jest! Chyba wreszcie szczupak. Nie. Nie szczupak. Nie okoń, a jaś. Na obrotówkę czwórkę pojawił się, bo naprawdę na Pogorii Trójce jest piękna, czysta woda i tą obrotówkę i ewentualną rybę widać się na głębokości około metra, półtorej metra. No i pojawił się, myślę, że około 35, może 40 cm, ale tym razem okazał się sprytniejszy. Już myślałem, że szczupak. I tym razem jednak musiałem obejść się smakiem, ale jakie było moje zaskoczenie, gdy na tak dużą obrotówkę zareagował właśnie jaś. Nie pozostaje więc nic innego, jak pojawić się tu w przyszłości właśnie w poszukiwaniu białorybu na bardzo delikatnym zestawie do 1,5 grama. Te okonie chyba mnie prześladują. Przypłynąłem w nowe miejsce po szczupaki. I jest co? Okoń, a jak zjadł? No chyba najmniejszy. Tym razem jednak szczupaki nie chciały ze mną współpracować, ale za to mogłem zaliczyć wyjazd do niezwykle udanych, bo pierwszy raz pływałem na swojej nowej jednostce, która okazała się nie tylko fartowna, ale również bardzo praktyczna i mam nadzieję, że także w kolejnych odcinkach potwierdzi swoją przydatność, a my będziemy mogli pokazywać nowe łowiska, których do tej pory w Trzcina, ryby i grzyby jeszcze nie było. Nie było dziś niestety upragnionych szczupaków, ale na szczęście były inne ryby i okonie, i jazie, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły i dały mi znać, że tutaj białorybu nie brakuje, więc z pewnością nad Pogorię numer 3 będę jeszcze w tym sezonie właśnie za białorybem powracał.
Udało się poznać nowe łowisko, udało się miło spędzić czas i teraz czas na spotkanie z Justynem Kołkiem. Witaj, Justynie. No witaj, miło Cię widzieć, panowie. Jestem już uzbrojony w koszyk. Czego dzisiaj szukamy? Dzisiaj wybierzemy się na grzyby borowikowate, borowik szlachetny, borowik usiadkowany szczególnie. Idziemy. To w takim razie ruszamy. Muszę, Justynie, przyznać, że piękny las. I grzybny, jak widać. Zobacz, kurki. Tak, to są kurki. No, już najwyższy czas. W tym roku to jest wszystko spóźnione. Mamy przecież lipiec i... No, i to jest właśnie pieprznik jadalny, inaczej kurka. Popularnie nazywana w całym kraju kurka. Ostatnio trochę polały i widzisz, pojawiły się momentalnie. I one lubią takie lasy właśnie, mieszane, ale przede wszystkim też tak, tutaj świerkowy las. I trzeba powiedzieć, że my znajdujemy się na takim miejscu, właściwie na skraju lasu, tak. Gdzie chyba tej wilgoci trochę więcej. Ten deszcz tutaj po prostu dociera. Przy dębie rośnie borowik usiadkowany. On się troszkę różni od borowika szlachetnego, ale najpierw Ci powiem, jak się rozpoznaje borowika szlachetnego. No to proszę bardzo. Myślę, że każdy już doskonale wie, bo to jest jednak bardzo popularny grzyb. Widzisz, borowik szlachetny, on teraz troszkę przez słońce tu wymatowiał, ale ma świecący taki kapelusz, tą skórkę kapelusza ma świecącą. I tu na trzonie, jak on się rozrośnie, będą takie duże oczka, taka siateczka. Natomiast usiadkowany jest troszkę inny, za chwilę Ci go pokażę, czym się różni. Grzyby, które, tak, borowiki szlachetne, one po przecięciu, jak się ich natnie troszkę, oj, tu jest troszkę, o, zobacz, widzisz? Widzisz? One zostają cały czas takie białe. Nie zmienią ubarwienia. Borowik jeszcze jest ten sosnowy, borowik górski troszkę na żółto się tak zabarwia. To te zbieramy, wkładamy do koszyka i idziemy po usiadkowanego. Proszę. Jeszcze tu jest jeden. Jakbyśmy się tu rozglądli, to jeszcze może by coś było. No. Ale idziemy dalej, bo nie ma czasu. Widzisz, zobacz, tutaj mamy dęba i piękne trzy borowiki usiadkowane, o których Ci mówiłem. To są piękne grzyby ze swoimi grubymi nogami, czy tam trzonami. Tak. A czym się różnią? One się różnią właśnie tym kapeluszem. To, co mówiłem, na szlachetnych jest taki więcej świecący, a ten jest taki matowy. Lubią później, jak słońce przyświeci, popękać te kapelusze i rozjaśniać je. I jakbyśmy go też przecięli, widzisz, też zostaje biały. Nic nie ciemnieje. I siateczka na trzonie. Drobna siateczka, wyraźna, ciemna. Natomiast na szlachetnym jest ten trzon jasny i takie później, jak się rozrośnie, większe te oczka są. Grzyb bardzo popularny, bardzo smaczny i bardzo chętnie zbierany. Kolejny do naszej kolekcji. Za dziś Ci bardzo serdecznie dziękuję, a z Państwem widzimy się na kolejnym grzybobraniu.